Wiele kobiet u nas w naszym kraju nie zdaje sobie sprawy z tego, jaką ma siłę. Bardzo często tłamszą same siebie, tłamszą swoje, no, utwierdzają się w swoich kompleksach. I bardzo się cieszę, że to zaczyna się to zmieniać, że zaczynają odkrywać tą siłę, że zaczynają widzieć, że naprawdę ta kobieta może być silna, no, co nie znaczy, musi zapomnieć od razu o facetach i o mężczyznach, że ten mężczyzna nie będzie do niczego potrzebny, bo absolutnie nie o to chodzi, ale będzie się czuła pewnie, będzie się czuła dobrze, a co za tym idzie? Seksownie, kobieco, pięknie. Swoje podopieczne nazywasz ukochankami. Tak. Jak pokochać siebie? O, ja myślę, że trzeba zacząć od tego, żeby się zaakceptować. Na pewno zaakceptować swoje... Ja nie lubię tego słowa wady, wiesz? To jest tak nazywane, że wady, ale to jest coś, co... Jakieś przywary, które czasami są nam narzucane przez rodziców, przez społeczeństwo, że mamy być jacyś, nie? Że, nie wiem, jeżeli ktoś jest wysoki, to ma... To i to. Jeżeli ktoś jest taki, to ma to i to. Ja uważam, że trzeba dbać o siebie, ukochiwać siebie, ale no, czuć się ze sobą dobrze. Wiesz, ja myślę, że to ukochanie to jest takie bycie ze sobą i poczucie, kurczę, jak mi jest fajnie ze sobą, jak ja się dobrze ze sobą czuję, chwalenie siebie. Powiem ci, że ja bardzo często to takie no, gotowe rady, które sam wdrażam w swoje życie, dzielę się nimi. Mówię bardzo często o swoich sukcesach, nawet takich małych, gdzie ktoś by to, wiesz, obśmiał, że co to w ogóle jest, nie? Dostał jakąś rulkę w filmie, Boże, jaka żenada, że się tym chwali. A ja sobie wyciągam to na taki piedestał, że to jest, słuchaj, no, Oscarowa rola. Dlaczego? Dlatego, że ja po prostu się tym cieszę i to powoduje, że przychodzą kolejne piękne rzeczy i do tego właśnie namawiam, do takiego ukochiwania siebie od takich małych rzeczy, które się dzieją w naszym życiu.